Cześć, tutaj Mikołaj z Gra Komiksy. Zapraszam na comiesięczny przegląd nowości od Nagle Comics. Czas na nowości majowe, a będzie mowa o Geiger, tom pierwszy, Parker, również tom pierwszy. Zapraszam do oglądania! Dobra, za co tu się zabrać jako pierwsze? Może za kompletną nowość na polskim rynku. A jedziemy z koksem. Geiger, tom pierwszy, autorstwa Geoffa Jonesa i Gary'ego Franka. Panów pewnie kojarzycie z takiej opowieści jak... A komiks przeznaczony jest dla fanów komiksów takich jak... Patrząc na te nazwiska i na proponowane powiązania, możecie być pewni, że to jest bardzo dobra robota. A o czym jest ten komiks? Geiger jest to opowieść post-apo, która rozgrywa się w 2005 roku. Świat został zniszczony, powstało liczne grupowania ludzi, którzy przeżyli i wymyślili sobie własne osady na własnych zasadach. Oczywiście bardzo udziwnione, znaczy nie byłoby atrakcyjnej opowieści i wszystko kręci się wokół brutalnej przemocy, a pośród tego istnieją pewne indywidualności nazwane bezimiennymi. Tom pierwszy skupia się wokół pewnego człowieka, zwanego przez wszystkich świecący Joe, a tak naprawdę nazywa się Geiger, tak ten licznik wynaleziony przez niemieckiego naukowca, który mierzy promieniowanie. O co chodzi ze świecącym Joe? Otóż przed wybuchem bomby znalazł się w niepewnym miejscu, w niepewnym czasie. W wyniku eksplozji został napromieniowany i zyskał nadnaturalne możliwości. Wykorzystuje promieniowanie jako swój atut, a gdy uwalnia swoją moc, wygląda naprawdę przerażająco. A o sam wygląd postaci, lokacji zadbał Gary Frank, który naprawdę świetnie rysuje. I przeglądając ten komiks, nawet w wersji PDF, które dostarczyło mi Nagle Comics, wygląda to naprawdę zacnie. Trzeba zwrócić uwagę na pewne niuanse, na kształt, które pojawiają się w grzybie wybuchu, na unoszący się dym radioaktywny, na spojrzenia, na lokacje, na miny. Wszystko jest bardzo dobrze narysowane. Gary Frank to jest fachura sama w sobie i warto zawsze przyglądać się każdemu kadrowi z osobna, co też chciał w nim opowiedzieć i jakie niuanse też w nim się kryją. Na pewno zajrzę jeszcze raz w wersji papierowej, czy to wszystko jeszcze nie skrywa jakichś innych sekretów. Fabularnie zaś to wygląda jak typowe post-apo. Jednak tu możecie się mylić w ocenie, ponieważ jest to wstęp do wielkiego uniwersum, które chce wykreować Geoff Jones. Mamy tu początek wielkiej sagi o bezimiennych, postaciach, które pojawiały się od XVIII wieku do czasu, w którym dzieje się ta opowieść. I wszystkie z nich są zagadkowe i kilku z nich tu jest nawet wymienionych. W szczególności, że tu jest trochę miejsca poświęconego budowaniu tego uniwersum. Nie może odmówić Jonesowi siły kreacji nowych światów w oparciu o istniejące schematy. I powiem wam, że to jest typowa opowieść rozrywkowa. To naprawdę fajnie biegnie, aż do samego końca, gdzie zaczynają się dodatki. Dodatki niestety spowalniają trochę tempo komiksu, które pędzi niczym pendolino i pozwalają zapoznać się na spokojnie z kreacją, którą możemy sobie wzbogacić w naszej wyobraźni i przez to zyskać wartość dodaną z tego komiksu. Czy polecam Geiger? Moim zdaniem jest to bardzo dobra nowość, która wykorzystuje te schematy, fajnie rozbudowuje świat, świetnymi rysunkami, z tymi niuansami, z bogatym zestawem dodatków, które chętnie każdy powinien przygarnąć i zapoznać się z nimi i bawić się świetnie, bo to przede wszystkim jest komiks rozrywkowy. Plus świetnie rozbudowany, na podstawie którego być może rozwinie się naprawdę fajny uniwersum. Musimy powoli czekać na to, co wymyśli jeszcze Geoff Jones. Drugi tom już przygotowali. A teraz Parker. Parker został już wcześniej wydany w Polsce przez Taurus. I teraz, czy warto zainwestować w nową edycję? Nowa edycja o nazwie Martini zawiera takie dodatki jak... A spis treści wygląda tak. Osoby, które posiadają poprzednie wydanie, powinny się zastanowić nad tym, czy chcą kupić, czy też nie. To jest prawda. Czy te ponad 80 stron ich kupi, lub nie. Jako nowy czytelnik, w tym ja, przeczytałem Parkera i mam następującą refleksję. Po pierwsze, dziwne, że w Polsce wydano tylko i wyłącznie jedną książkę z bogatego zbioru powieści Richarda Starka. Jedną, Godzina Zemsty. I to było a propos adaptacji filmowej z Melem Gibsonem, która ponoć była lepsza w wersji reżyserskiej.
widziałem sobie tą zwykłą i po prostu film był ok. To wszystko. Drugie, dodatki faktycznie są dobre. Niestety, oczywiście one są głównie opisowe, co spowalnia trochę lekturę. Już od samego początku niestety. Moim zdaniem to wszystko powinno znaleźć się na samym końcu dla chętnych, a nie na początku. Ale stanowią ciekawą atrakcję. Szczególnie te rysowane. Graficzna adaptacja postaci filmowych. Wow. To robi na mnie wrażenie. Zawsze wolę oglądać niż czytać przydługawe teksty. Ale każdy oczywiście ma własną opinię na temat. Samo powiedzieć o Parkerze. Darwin Cook, który zaadaptował to, ma swój specyficzny sposób rysowania. Wygląda to jak kreskówka, powiedziałbym jak bajka. Co też łagodzi ten ton tego czarnego kryminału, który Stark wykreował w licznych opowieściach. Nie zmienia to faktu, że to nadal jest brutalna opowieść o Parkerze, który jest tak zabójcą, rabusiem i mega inteligentnym człowiekiem. Jeśli ktoś się spodziewa, że to będzie brutalna sieczka, to dostaje to w małych partiach. Tu nie chodzi wyłącznie o to, żeby tutaj kogoś zadowolić, pokazać jak zabijać na różne możliwe sposoby i oglądanie sieczki non-stop, lejące się krwi z każdego kadru. Można porównać to do tego Wika. To jest moim zdaniem bardzo dobre porównanie, ale tu mamy jeden plus. Oprócz tej sieczki, oprócz tego snucia się wątków, tak samo jak w tym Wiku, jest tu pokazany mechanizm kreacji samego zła. Jak panują przestępcy, jak działają. Wszystko to jest świetnie opisane. Darwin Cook użył w tym celu nie tylko zwykłe kadry, nie tylko zwykłych grymków, a również wartość wynikającą z różnych technik pisania komiksów. Takich jak liczne narracje, różne układy kadrów, różne układy tekstu, różne połączenia z rysunkami, różne sposoby podawania. Niby te rysunki, te zabiegi są proste, bo tu na przykład mamy tylko trzy kolory poszczególnych opowieści. A to niesie się tonem narracji samej. I to świetnie wypada. Rysunki są tylko wyłącznie dla zobrazowania tego, co zostało napisane. To świetnie działa sobie. Jest fajna imersja pomiędzy rysunkiem a tekstem. I to wciąga. Zafascynowało mnie, bo to jest dosyć duży zbiór. I pochłonąłem go momentalnie. Mam nieodparte wrażenie. To jest naprawdę coś fajnego. Co mogę wam polecić? Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że przekonałem wam do zakupu chociaż jednej pozycji z majowego portfolio Nagle Comics i będzie wam się dobrze spędzało czas na lekturze. W komentarzach podzielcie się opinią, co waszym zdaniem warto kupić, czy już mieliście szansę zapoznać się z Parkerem poprzedniej edycji, czy Geiger stanowi dla was ciekawy zakup, a ja mam nadzieję, że zobaczymy się w czerwcu propos kolejnych nowości z Nagle Comics. Do usłyszenia!